Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa małopolskiego, czyli wędliniarskiego Zagłębia. Docieramy do gminy Czernichów, gdzie tradycje masarskie, podobnie jak w nieodległej gminie Liszki, związane są z szeroko rozpowszechnioną na tych terenach produkcją żywca wieprzowego. W tych dwóch gminach w roku 1894 prowadziło działalność masarską prawie tylu rzeźników, co w Krakowie. Od drugiej połowy XIX wieku był to drugi po Krakowie ośrodek produkcji wyrobów wędliniarskich w powiecie. Tradycja prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie w zakresie rzeźnictwa i wędliniarstwa kontynuowana była nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Od tego czasu na terenie gminy Liszki i Czernichów kultywowana jest lokalna tradycja wyrobu kiełbas i wędlin, bazując na tradycyjnych recepturach i sposobach produkcji. Odwiedzamy jeden z tutejszych zakładów, gdzie powstaje kiełbasa lisiecka, która znajduje się na unijnej liście produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym. Odznacza się ona barwą ciemnobrązową, lekko lśniącą, typową dla produktów naturalnie wędzonych. Na barwę przekroju składa się kompozycja naturalnie wybarwionych na kolor jasno-różowe kawałków mięsa oraz nieco ciemniej wybarwionego, różowego z odcieniem brązu farszu. Kształtem przypomina wianek uformowany według naturalnego skrętu osłonek. Na przekroju poprzecznym przyjmuje formę okrągłą. Cechą charakterystyczną kiełbasy lisieckiej jest to, że przy jej wytwarzaniu 85% mięsa pozyskiwane jest z szynki. Jak wygląda proces produkcyjny kiełbasy lisieckiej? A więc produkcja kiełbasy lisieckiej zaczyna się najpierw od przygotowania mięsa. To jest krojenie mięsa w kostkę 3-4 cm. Później, jeżeli mamy już takie mięsko pokrojone, solimy go po prostu peklosolą i na okres około 4 dni marynujemy. Po przeprowadzeniu tego procesu zaczynamy produkcję. A więc mięszamy kiełbasę i później ją nadziewamy. Jesteśmy właśnie teraz w trakcie nadziewania. Po procesie nadziewania jest proces osadzania o 2 godziny. Służy on, żeby przyprawy dodane podczas mięszania idealnie wydaliły swoje aromaty i połączyły się z tymi kawałkami mięsa. Po okresie osadzania przechodzimy do trybu obróbki termicznej, to jest inaczej wędzenie. Kiełbasę lisiecką wędzimy w wędzaniach tradycyjnych. Czym wyróżnia się kiełbasa lisiecka od innych kiełbas? Kiełbasa lisiecka wyróżnia się tym, że jest w 100% tradycyjna. Poza naturalnymi przyprawami, pieprzem białym, czarnym i czosnkiem, nie posiada żadnych zbędnych dodatków. Co oznacza dla konsumenta, że kiełbasa lisiecka ma unijny certyfikat? To oznacza najwyższą jakość, która jest kontrolowana przez służby weterynaryjne i WIHARS. I po prostu my musimy się certyfikować co jakiś okres i musimy się dostosowywać do jakości. Także konsument ma 100% pewność, że kupując kiełbasę lisiecką ma 100% jakość. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu produkcyjnego. Tak, po zakończonym procesie osadzania teraz wchodzimy w następny proces obróbki termicznej, tak zwanego wędzenia. Wędzenie odbywa się w tradycyjnych wędzarniach. Długo ten proces wędzenia trwa? Proces wędzenia kiełbasy lisieckiej trwa około 3,5 godziny. Składa się z 3 etapów, najpierw obsuszanie, później wędzenie i pieczenie nad ogniem. To jakieś specjalne drewno do opalania w wędzarni? Tak, drewno jest stosowane olchowo-bukowe. Nadaje pewnie specyficzny zapach i smak. Tak, zgadza się. A jaki smak ma kiełbasa lisiecka? No to jest w zależności, co komu smakuje. Dla mnie jest to bardzo dobra kiełbasa dietetyczna i polecam wszystkim konsumentom spróbować, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować. W kiełbasie lisieckiej dominuje smak doprawionego mięsa wieprzowego z delikatnie wyczuwalną nutą pieprzu, aromatem czosnku i zaznaczoną obecnością soli. Zapach jest swoisty dla kiełbasy wieprzowej. W publikacji wydanej w 1926 roku pod tytułem Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin autorstwa mistrza wędliniarskiego i właściciela fabryki wędlin w Krakowie pana Andrzeja Różyckiego w rozdziale Krakowskie kiełbasy krajane autor podaje przepisy
kiełbasy i wymienia szereg kiełbas, wśród których wyróżnia między innymi krakowską grubokrajaną kiełbasę, kiełbasę krajaną na sposób domowy i krakowskie kiełbasy siekane. Wymienia obok mięsa wieprzowego między innymi flaki wołowe służące do produkcji wymienionych kiełbas. To właśnie w latach 30. XX wieku z krakowskich kiełbas krojonych wywodzi się kiełbasa lisiecka. Jako szczególny ich rodzaj, poszukiwany przez konsumentów ze względu na jej smak, recepturę i sposób wykonania.